Politechnika Wisła Ujścia. Na tym olbrzymim obszarze znajduje się samodzielny przystanek kolejowy. Dodatkowo znajdują się tutaj jeszcze prywatne elektrownie słoneczne. No i jeszcze dodatkowo jeśli chodzi na całą uczelnię, jest jeszcze wybudowany specjalny węzeł. Czyli jak się nie patrzeć, sama uczelnia jest w dużym stopniu taka, nie jest tak mocno związana z miastem. I z drugiej strony można powiedzieć, że to jest praktycznie takie miasteczko akademickie. Dobra, dzień dobry, witam was w 60. odcinku trzeciego sezonu w grze City Skylines, gdzie buduję miasto. I chciałem powiedzieć tak, w odcinku, powiem tak, zasadziłem, bo w okolice Politechniki zasadziłem sobie dużo drzew. Nie wiem, jeszcze tutaj postawiłem sobie dodatkowo jeszcze miejsca pod akademiki. Ma jeszcze tutaj dodałem jeszcze więcej tych parkingów. I tutaj jak widzicie, są olbrzymie ruchy samochodowe. Tutaj jest ciekawe, na co tutaj wychodzi. O, tutaj wychodzi na to, że chwila. Na tą kwiaciarnię parkową to chwila. Czyli, że jeszcze raz, wrócę, co jeszcze tutaj było, bo ja teraz nie rozumiem. Niewykształcony nastolatek jeździ samochodem kempingowym. Okej. Okay. I powiedzmy, wychodzi na to, że a, to jest student wymiany. Czyli rozumiem, że tutaj wchodzą, czyli że rozumiem, to jest portret zagranicznych studentów. I on jedzie z tej okolicy, chce wyruszyć do tej oto kawiarni parkowej numer 1, która zlokalizowana jest, jak się nie patrzeć, w tej mojej dzielnicy Smart City. Czyli wychodzi na to, że mój oto pan Adamczyk jedzie gdzieś tutaj zaparkować, następnie chcę skorzystać z tego oto, chcę skorzystać ze stacji kolejowej, tylko po to, z tego pociągu wyruszyć, tylko po to, by gdzieś mniej więcej, chyba w tej stacji, usiąść, skorzystać na tej stacji, wejść w ogóle do parku i skorzystać. No, no to powiem tak, człowieku, powiem tak, panie, że pan wybrał naprawdę bardzo długą drogę. No to ja już nie wracam i co ja takiego chciałem powiedzieć? A, no właśnie. No i jeszcze zająłem się tutaj też Christianą i tutaj to tak. Dałem więcej tutaj obszarów pod mieszkania i zarobiłem jeszcze dodatkowy ogród Eden, żeby tutaj było, żeby tutaj po pierwsze przyciągać jakoś turystów, a po drugie, żeby było trochę lepiej zagospodarować okolice, szczególnie, że tutaj zrobiłem sobie ten oto pętlę tramwajową, więc teraz jestem zadowolony. A, i jeszcze tutaj zrobię jeszcze po tej stronie mieszkania. Dobrze, więc tak jak na razie już się prezentuje ta moja Christiana i Uniwersytet, a raczej nie Uniwersytet, a Politechnika. Więc co dzisiaj chciałbym zrobić? Dzisiaj odcinku ja myślałem sobie, żeby zająć się albo robieniem właśnie tutaj nowej dzielnicy, całkowicie nowego miasta, ale stwierdziłem, że jednak chciałbym najpierw mieć stację badań nad klimatem, więc dzisiaj to chyba zajmę się w ogóle tą okolicą, aby tutaj robić takie obszary rolne. Więc rzecz, którą teraz zrobię, no to powiem tak, chwila, nie to. Tutaj trzeba właśnie zrobić sobie zaznaczanie i tutaj zrobię sobie tereny właśnie takie rolne. Ja tutaj wiem, że tutaj chyba są wszędzie chyba już żyzne gleby po tej stronie, więc wykorzystam właśnie to do tego właśnie celu, aby tutaj jak na razie były takie tereny rolne. Tylko najpierw zrobię tutaj to zaznaczenie. Tutaj wszędzie jak na razie będzie ustalona jaka działalność rolnicza w założeniu. I oprócz tej działalności rolniczej ile? Jeszcze to.
tylko podchowam. No nie tak. No to jeżeli chodzi o to mapę surowcową. No, mówiłem, tutaj są takie żyzne tereny. I taka też jest tropy. Ale tu głównie są właśnie te żyzne tereny, więc tak to się wykorzysta. Chwila. I powiem tak, z racji tego, że to jest tak, koniec, niestety, ale powiem tak, to jest koniec mapy. Tutaj nie będzie tutaj nie mogę sobie podłączyć. Ja na przykład nie chciałem, żeby tutaj była taka też wolna obszar. Po prostu, że tutaj za bardzo już, jak już ten koniec mamy, to nic nie ma. Nie, ja tutaj zrobię sobie wielkie obszary, gdzie będą właśnie tutaj te farmy. Więc dobrze, teraz zajmę się teraz tą okolicą. Teraz poprowadzę sobie tutaj jeszcze ulicę. Że jak na razie. Teraz stąd poprowadzę sobie jakieś proste ulice stąd dotąd i chwila. O, i chyba dotąd. Teraz jak już to mam, no to teraz zajmę się tutaj jeszcze tymi drogami. No, tutaj jak wiem, że to są takie autostrady. Dokładnie to chyba było ze warsztatu, to jest dokładnie taka rodzaj autostrady. No to ja to wykorzystam. I teraz stąd poprowadzę sobie jakąś taką właśnie drogą. Poprowadzę sobie tutaj taką krętą trochę drogą. Gdzieś stąd i będzie, o! I się podłączy się tutaj. I teraz jak już to mam, no to teraz pomyślmy. Po czymś takim, to ja chciałbym, na samym początku zrobię sobie, o! Zapomniałem, jeszcze może te drogi wracam do tych, bo teraz chciałbym sobie tak, gdzieś tutaj będą, myślę, że tak, to nie będą tylko włączyć takie tereny, tylko pola uprawne. O nie, 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 nie. Tutaj dodatkowo zamierzam tutaj zrobić jeszcze jakieś, nie wiem, jakieś małe wioseczki. Właśnie, to będzie coś takiego, że tutaj jeszcze będą takie małe wioseczki. Więc dobrze, więc zrobię sobie tak. Tutaj zrobię sobie jakieś miejsce, gdzie tutaj będą one właśnie występować. Róbmy tutaj jakieś proste drogi. Tu, tu, tu. A, i jeszcze będzie tutaj. Teraz muszę być uważny trochę, bo będzie trochę przy tych terenach granicznych. Dobra, teraz zrobię sobie tak. Tutaj jak na razie teraz przechodzę takie proste drogi. I to będzie niby taka coś w rodzaju takiej niby łanowo, takiej wsi, chyba łanowo leśnej trochę tutaj. Dobra, tutaj myślę sobie, żeby zrobić sobie, o, tutaj byłby jakiś, niby chciałem zrobić taki okrąglak. No, tutaj będzie jakiś okrąglak. I z tego okrąglaka zrobię sobie, o, proste jeszcze będą tutaj drogi poprowadzone stąd. Będzie jeszcze tutaj. Będą jeszcze poprowadzone, o, jeden okrąglak będzie, o, będzie poprowadzony tu. I jeszcze będzie gdzieś stąd. I teraz będzie tutaj trzeba zrobić jakiegoś, nie wiem. Teraz to chciałbym zrobić, o. A tutaj będzie taka większa, taka obszar, taki wsi. Gdzie tylko zrobię sobie jeszcze, dobre. Tylko zrobię sobie jeszcze takie szybkie jeszcze drogi. Gdzie stąd dotąd i dobrze. I teraz zrobię sobie, o. Tutaj będą jakieś, najpierw zrobię sobie obejście. O. Obejście będzie tutaj. I jak na razie będzie jeszcze podłączenie tu, stąd dotąd. Dobra, teraz jeszcze zrobię sobie podłączenie tutaj. Teraz może zrobię dotąd. Jeszcze będzie tu. I teraz jeszcze znowu wracam. I teraz chciałem zająć się może jeszcze, o, jeszcze będzie to. I teraz zrobię sobie prostą drogę jeszcze stąd dotąd. I po,
I tak będzie właśnie się trochę prezentować ten obszar taki, gdzie będzie taki obszar wioski. Więc dobrze. Teraz to może zajmę się jeszcze tutaj drogami, bo oprócz takich dróg myślę sobie, że może gdzieś na niektórych momentach zrobię sobie, o! Szczególnie jakieś drogi takie bardziej, trochę jeszcze, dobrze, takie trochę betonowe. Będą gdzieś po okolicy. I może jeszcze tutaj będą też trochę takich jeszcze gruntowych. Bo wiadomo, że obszary wiejskie to na przykład nie zawsze charakteryzują się właśnie takimi kwestiami jako utwardzeniem, więc to też taki element właśnie tych terenów wiejskich. Teraz jeszcze może zrobię sobie o tutaj i jeszcze sobie tu jakieś podłączenie. Teraz sobie zrobię o. Teraz zrobię sobie prostą drogę chyba stąd dotąd. I teraz zrobimy, dobra, i teraz zrobię sobie tak. O, tutaj będzie prosta droga. Tu będzie coś takiego. O, tutaj byłoby, o, tutaj byłoby ciekawe to rozwiązanie, że stąd dotąd. O, będzie jeszcze coś takiego. Teraz zajmę się tutaj stąd dotąd. Tu będą jakieś inne jeszcze krętsze drogi, zawijasy i jakieś bigibasy. Dobra. Teraz będzie trzeba tutaj jeszcze, dobra. Teraz jeszcze zajmę się może jeszcze, o, właśnie wzdłuż tej trochę linii, bo teraz chciałem trochę zająć się, o, tą okolicą. Bo teraz chciałem właśnie zająć się stąd dotąd. I teraz chciałbym zająć się może, o, jeszcze tutaj i tu. O, teraz będę za chwilę takie podłączenia. Tutaj za chwilę zajmę się właśnie tymi terenami rolnymi bardziej, no to będzie teraz o wiele lepiej. Teraz może zajmę się, o, stąd dotąd będzie na przykład jeszcze jakieś, o, tutaj i jeszcze może tu. No, tutaj będą jakieś tereny właśnie takie rolne okolicy. Dobra, teraz jeszcze zajmę się, dobra, tutaj. Teraz jeszcze zajmę się teraz tutaj. Teraz stąd i teraz może, o, i jeszcze tu. No, tutaj będą właśnie takie obszary właśnie, gdzie będzie rozwijane to rolnictwo. Więc teraz na przykład, o. I dobra, i teraz jak na razie stąd, stąd, teraz zajmę się, o. Teraz jeszcze zajmę się tutaj okolicą. Tutaj jeszcze, że chyba w tej okolicy chyba jest, nie wiem. Niech sobie przypomnę, a, chyba gdzieś chyba w tej okolicy chyba jest ropa. Tak mi się zdaje. Więc jak na razie, dobrze. Po pewnym czasie to chyba zrobi się jakoś utwardzenie w danym obszarze. Dobra, teraz jak na razie to jest wzdłuż właśnie tej linii brzegowej, rzeki. Poprowadzę sobie tereny takie bardziej rolne. I teraz jak na razie, a, teraz zajmę się jeszcze tak, tutaj to. Teraz jeszcze stąd dotąd. O, to jeszcze zrobię sobie podłączenie. Tutaj będą bardzo dużo takich obszarów rolnych. Teraz jeszcze, nie wiem, tu jakąś prostą drogę, to jeszcze będzie proste podłączenie. O. Jeszcze będzie podłączenie tu. I może jeszcze będzie podłączenie, o, i stąd dotąd. No, już powoli się tu robi. Tylko teraz wracam, żeby się upewnić, że tutaj jest ropa. Dużo ropy. Tak. Na tym obszarze, na którym ja wyznaczyłem. Wow, tutaj faktycznie jest dużo ropy. Więc tutaj będzie trzeba faktycznie to zamienić na bardziej na jakąś wioskę. Więc zaraz, tutaj coś zrobię, ale najpierw zrobimy to. Dobra. Gdzieś mniej więcej, dobra. Stąd. Mniej więcej chyba będzie trzeba tak. Teraz stąd może zrobię, o. Stąd zrobię prostą drogę stąd dotąd. I teraz robimy sobie jakieś, dobrze. Jak na razie, o. Stąd będzie tutaj coś takiego i teraz zrobię sobie, nie wiem. A,
i chwila, wracę i tutaj po środku będą, o, takie bardziej jeszcze, trochę bardziej takie betonowe drogi. Może jeszcze wezmę sobie, o, takie jeszcze bardzo malutkie, wąskie alejki. Zapominam, że przecież jeszcze są te alejki. Dobra, jeszcze raz. Coś takiego. A nie, chwila. Teraz tylko te drogi podmienię. I teraz tak. Chciałem, aby była... Chwila. Były tryb, to miałem drogi. Chciałem, aby stąd jak na razie dotąd. I może, żeby było jeszcze... O, jeszcze dotąd było... O, coś takiego. I teraz jeszcze zajmę się dobrze. Teraz będę chciał sobie tak. Stąd. Dotąd. To będzie podłączenie tutaj. Tutaj. No to teraz włączę sobie tak, zapotrzebowanie na wszystkie strony chyba włączę sobie na maksa. Chowam i dobra. Tutaj jak wiadomo będą mieszkania. Po tej okolicy będą to było sporo tych mieszkań. Tutaj powiem się, że będę myślę, że postawić jakiś sobie obszar, jakieś cmentarze. Ale to po pewnym czasie. Ale najpierw muszę zająć się tutaj właśnie tymi okolicami. Żeby jak na razie tutaj właśnie było wszędzie tych obszary pod mieszkania. Ale żeby tutaj bardziej może osiedlić mieszkańców. Dobra. Jak na razie najpierw to stąd. Teraz to może zajmę się, o, tutaj będą jakieś na pewno jeszcze obszary pod handel będą chociaż po tej stronie. Teraz wracam tutaj. Tu jeszcze będzie kolejne jeszcze obszary, okolice, gdzie będą postawione jakieś ładne jeszcze mieszkania. A tutaj, tutaj właśnie. Dobra, postawię sobie klinikę i od razu koło tej kliniki postawię sobie cmentarz. Bo będzie trzeba właśnie tutaj to załatwić. Aby to właśnie się to budowało. No i tutaj już się okolica się buduje. Jak się za chwilę ta okolica... A! No i jeszcze zapomniałem, że tutaj jeszcze warto było zająć się tak. Kwestią tak straży pożarnej. No to dobrze. Budynek straży... O! Tutaj będzie straż pożarna. Jak na razie to zajmę się chociaż w tej okolicy. Jak na razie... Gdzie chcę, żeby to się zajęło jak na razie... tutaj. No. Dobra. Jak na razie tutaj. Ja. Już się... A. Martw się, że właśnie się podłączyła tutaj. Nie. Tutaj się nie podłączyło, więc natychmiast zrobię tutaj podłączenie po tej stronie. Aby się już nadbyło na takie podłączenie. O. Już jest załatwiona energia. Więc może jeszcze sobie pomyślę, żeby... O. Mam pomysł, jeszcze zajmę się tutaj z punktem tym stanu jakości dróg, aby tutaj było, więc o, tutaj będzie taki właśnie okolicy, aby tutaj mogło tutaj normalnie jeździć sobie dobrej jakości drogi. Więc jak na razie sobie niech budują się tutaj mieszkańcy, zobaczcie ile to się osiedliło. No! Wow, już za chwilę się osiedli tutaj jakieś 100 osób. Dobrze. Więc może teraz zajmę się, o, teraz może zajmę się, a, zapomniałem, że nie wszędzie poprowadziłem wodę, więc natychmiast się to naprawiam. To może jeszcze zajmę się, o, tutaj, tutaj okolicą, teraz zajmę się tutaj okolicą, więc teraz chciałem, ja, tutaj jeszcze jest, dobrze, teraz jeszcze tutaj jak na razie zajmę się, tutaj, dobrze, poprowadzę sobie jeszcze więcej tej wody, też tej okolicy. I jak na razie... Dobra. Teraz jeszcze tu. I jeszcze tutaj. Teraz, dobra, teraz przygotuję... A, nie. To będzie inaczej. Tutaj wioska jest taka, taka okręglica, więc zrobię tak. Tutaj, wzdłuż takiego... głównego tam centrum
Jak na razie nie będą tutaj żadne mieszkania, ale nie, nie będzie tutaj nic w środku, bo tutaj wszędzie jak na razie będą otoczone jakieś wolne miejsca pod mieszkania. Tak. A nie, nie, co ja gadam? Chodziło mi nie, bo tutaj tak, w środku będzie taka wolna przestrzeń, że tutaj mieszkańcy specjalnie nie tutaj chronili tutaj okolice. A więc co takiego w dzisiejszym zrobiłem odcinku? Otóż w dzisiejszym odcinku skupiłem się na budowaniu. Tak, na budowaniu takich już przygranicznych wiosek, które znajdują się na końcu mapy. Te wioski będą się głównie składały się raczej taka niska zabudowa. No i jeszcze tutaj będą dużo na przykład takich farm, które będą tutaj właśnie zajmowały się tą produkcją rolną. Mam nadzieję, że dzięki temu właśnie też zdobędę stację tak badań nad klimatem. Więc co takiego teraz mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Stałych widzów zachęcam do komentowania, a także polubień. Nowych widzów zachęcam do subskrobowania, a także wszystkich zachęcam do pozdrowienia blisko. A więc to wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku.